Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodoba się Tobie ten darmowy Audiobóg, ofiaruj proszę swoją modlitwę za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców, z Panem Bogiem. Salvatore garofalo Cedr Libanu, święty szarbel maklów, mnich i pustelnik. Część trzecia rozdział czwarty. Józef z Beka Kafra. Szarbel od pierwszych chwil swego życia pogrążony był w samotności. Urodził się w wiosce Beka Kafra, która w owych czasach wydawała się być twierdzą zbudowaną z przylegających jeden do drugiego kamiennych domków. Beka Kafra znajduje się na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza. I jest najwyżej położoną wioską w Libanie. Miejscowość oddalona jest o godzinę drogi od lasów cedrowych z rejonu Beszari. Wyżej znajdują się tylko nieliczne domostwa, które zimą są całkowicie opustoszałe. Podczas surowej pory roku ziemia pokryta jest grubą warstwą śniegu, a zdumiewająca cisza spowija wszystko wokół. Ojciec Szarbela miał na imię Antuon Zarur i należał do rodziny maklufów z Beka Kafra. Jego żona Brygida, córka Eliasa Jakuba Ascidak pochodziła z wioski Beszara. Beszara, jak pisze włoski podróżnik z XVIII wieku, jest wioską gęsto zaludnioną maliczne kościoły i dużo przedstawicieli kleru. Ludność jest bardzo religijna i pobożna. W kościele zawsze można znaleźć modlących się ludzi, co wyjątkowe, świątynie pozostają otwarte nawet nocą. Pozwala to wiernym zaspokoić potrzebę modlitwy, gdyż w ciągu dnia z powodu pracy w polu nie mają czasu. Antoine był prawdziwym człowiekiem gór. Libańczykiem z krwi i kości, śniady, dumny, dobrze zbudowany, silny, jeden z tych, którzy wytrwale walczyli z górą o każdy skrawek ziemi. Wspomniany wyżej autor tak opisuje społeczność libańską za czasów Szarbela. To, co nam, Europejczykom, rzuca się w oczy, to, że Maronici doskonale zachowali charakter naszego średniowiecza. U nas rycerze, szlachta, panowie feudalni i wasalowie są raczej wspomnieniem odległych czasów. Społeczeństwo nasze zmieniło się bardzo od czasów średniowiecza. Znamy tę epokę z powieści i ze sztuk teatralnych. Tymczasem w górach libańskich średniowiecze jest nadal żywe. Tutejsza szlachta jest rzeczywistością. Wioską zarządza arystokrata, który zamieszkuje zamek i posiada. Określoną liczbę służby. Ponadto otoczony jest grupą zwolenników, którzy gotowi są ruszyć do walki pod jego przewodnictwem. On zaś ma obowiązek ugościć każdego i zawsze wydawać wystawne uczty, choćby tylko z potrzeby zamanifestowania własnej wielkości. Warto zaobserwować, jaki ton przybierają owiszejkowie wobec innych: Ubrani są zawsze z przepychem. Dosiadają dumnych koni. Nigdy nie pojawiają się bez służby i wasali. Wielu z nich nosi zawsze szpadę lub miecz ze srebrną osłoną rękojeści i kosztowny pistolet. Służący mają strzelby, a czasem też kije drewniane zakończone metalowymi szpicami. Charakterystyczne stroje zdobione są motywami ornamentalnymi wyszywane złotem i jedwabiem. Konie szlachty. Wyposażone są ze szczególnym przepychem, ozdabiane srebrem i okryte czaprakami z kosztownych, pięknych materiałów. Są doskonałymi jeźdźcami. Gdy przemierzają góry na koniach, wydają się być latającymi w powietrzu ptakami. Później przyjrzymy się turniejom i wyścigom końskim, które są tu nadal praktykowane, jak w dawnych czasach. Wieśniacy libańscy poświęcali całe życie uprawie pól i tarasów na zboczach górskich wymagających stałej i cierpliwej opieki. Choć szlachta żyła jak w czasach średniowiecza w Europie, wieśniacy nie byli chłopami pańszczyźnianymi. Zwykle niewielkie tereny były ich własnością, podobnie jak w przypadku wieśniaków, o których wspomina Ewangelia. Maronici, którzy zrodzili się z monastycyzmu, przez wieki kształceni byli przez mnichów i tak jak oni żyli pracą i modlitwą. Matka Szerbela, Brygida, była typową maronitką modliła się z rękami uniesionymi ku niebu, tak jak kapłan podczas mszy świętej. Zwykła była mówić rodzinie, że podczas modlitwy chce pozostawać w odosobnieniu. Pościła niemal całe życie. Jadała tylko jeden posiłek około południa. Z własnej woli przyrzekła nie jeść nigdy mięsa, ale spowiednik Karmelita z Beszari zwolnił ją z tego zobowiązania nazbyt ciężkiego dla matki rodziny i zastąpił je codziennym odmawianiem różańca. Bóg pobłogosławił małżeństwo Antuona i Brygidy licznym potomstwem. Kobiety wschodu obawiają się bezpłodności, jak największego nieszczęścia. Modlą się gorąco do Matki Bożej o łaskę płodności i aby dzieci ich rosły w zdrowiu i sile. W Libanie rozpowszechniony jest kult Matki Bożej, mlecznej i karmiącej, której wizerunek obecny jest w Beszara. Szarbel miał dwóch starszych braci: Hanę i Beszara oraz dwie siostry: Kaun. I Wardę. Cnoty matczyny odbiły się przede wszystkim w, która modliła się nieustannie i zawsze trzymała w dłoni różaniec. Gdy zaręczyła się z niejakim Tannusem Hanną al hassi mieszkańcy wioski, żartowali życzliwie. Nosisz przy sobie długi różaniec jak mniszka, a jesteś zaręczona. Gdy zostaniesz żoną. Teściowa Nie da ci czasu na odmawianie różańca. Warde, uśmiechając się w zamyśleniu, odpowiadała, być może umrę, zanim wyjdę za mąż, a modląc się prosiła, Mój Boże, jeśli moje małżeństwo nie jest zgodne z Twoją wolą, lepiej by mu umarła niż wyszła za mąż. Tak też się stało. Warde zmarła przed ślubem a jej imię odziedziczyła córka jej brata Hanny. Gdy narzeczony odwiedzał ją w domu, Wardę często klęczała na modlitwie i prosiła bratanka, by zasłonił ją, dopóki nie skończy się modlić. Jej pobożny kuzyn Antoine Butrus który nosił włosienicę i bez skutku starał się zostać mnichem, opowiadał, że w dniu jej śmierci widział białą gołębicę wyfruwającą z ich domu. Brat szarbela, Hana, był zarządcą Wach, czyli dóbr majątku parafii w Beka Kafra. Zajmował się też rekonstrukcją kościoła świętego Saby. Cała rodzina szarbela, znana była z głębokiej i szczerej pobożności. Wuj ze strony ojca, Tanios, został diakonem, a z głębokiej pokory odmówił był przyjęcia kapłaństwa. Dwaj bracia matki Szarbela, Józef i Antoni, byli mnichami i wiedli żywot pustelniczy w eremie świętego Antoniego w Kuzachaja, pięć kilometrów od Beka Karfa. Pierwszy wstąpił do klasztoru Antoni i przyjął imię Daniel. Józef zaś zmuszony był zostać w domu, aby zaopiekować się samotnym ojcem. Jednak po jego śmierci Poszedł śladami brata i przyjął imię zakonne Augustyn. Dom rodzinny szarbela, zachowany jest do dziś, i znajduje się w pobliżu parafii. Podobnie jak domy palestyńskie z czasów Chrystusa, składał się z jednego pomieszczenia, obszernego i ciemnego, o ścianach poczerniałych od dymu lampy oliwnej. Wyposażenie. Ograniczało się do niezbędnych przedmiotów oraz narzędzi służących do pracy w polu. Mimo to dom przysparzał matce pracy, a poza nim musiała dbać o męża i dzieci, pomagać w polu i prząść wełnę. Oprócz domu Antoine posiadał kawałek ziemi i małą hodowlę zwierząt domowych. Prawdziwie ewangeliczny kwiat charakteryzował dzieciństwo szarbela który całe życie spędził w niezwykłej i dumnej prostocie Ewangelii. Datę urodzenia świętego ustalił w przybliżeniu ojciec Szebli. Ludzie wschodu, zwłaszcza w poprzednim stuleciu, nie przywiązywali wagi do rejestracji narodzin. Często też zdarzało się, że chrzczono dzieci poza parafią w wybranym sanktuarium lub klasztorze. Wiadomo z pewnością, że Szarbel urodził się około roku 1828. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Wydawało się, że w przyjściu na świat ostatniego syna towarzyszyć będzie skromne, lecz trwałe poczucie szczęścia. Tymczasem wkrótce rodzinę dotknęła żałoba. Z powodu zajść politycznych w kraju zmarł ojciec. W owym czasie... Muhammad Ali Pasha, wicekról Egiptu, w ramach ambitnych planów zabiegał o kontrolę nad Syrią i Libanem i w 1831 zajął Liban Południowy. Dzięki poparciu libańskiego emira Beshira Wielkiego wojsko ruszyło w kierunku Akki, która w listopadzie została oblężona. Maronici, którzy bardzo cierpieli pod rządami osmańskimi, z zadowoleniem przyjęli sprzymierzonych z Francją Egipcjan. Patriarcha Maronicki wezwał wszystkich zdolnych do posługiwania się bronią mężczyzn, aby wzmocnić oddziały wyzwoleńcze. Po zajęciu miast na wybrzeżu oddziały atakujące przeniosły się na północ, aby stawić czoła Turkom. Zamieszkujący góry chrześcijanie zostali zmuszeni do budowy fortyfikacji. Także ojciec Józefa. Antoine, objączywszy osła, opuścił wioskę i zszedł z gór. Ludzie przyzwyczajeni do delikatnego i czystego powietrza łatwo zapadają na zdrowie w innym klimacie. Antoine zachorował na malarię i zmarł w wiosce Gefri w pobliżu miasta Jubail. Gdy tragiczna wiadomość dotarła do beka Kafra, liczna rodzina Antuana znalazła się nad przepaścią. Biblijna postać wdowy i sieroty, powtarzające się nakazy Boga, by zapewnić im opiekę, dają wyobrażenie o sytuacji, w jakiej znajdowała się kobieta Wschodu, pozostawiona sama sobie, bez zatrudnienia i ochrony, obciążona dziećmi pozbawionymi ojca. Cnotliwa matka Józefa zdawała sobie doskonale sprawę ze swojej sytuacji. Dwa lata po śmierci Antuana wyszła ponownie za mąż za Lachuda Ibrahima, człowieka cieszącego się dużym szacunkiem, który z czasem przyjął święcenia kapłańskie i imię Abd el Ahad Dominik. Wśród maronitów, podobnie jak i w innych kościołach wschodnich, dozwolone jest przyjęcie kapłaństwa przez mężczyzn żonatych, zwłaszcza po to, aby mogli pełnić funkcje w małych wioskach. Nie jest natomiast możliwe, aby duchowny zawarł związek małżeński. Wybierano mężczyzn o nieskazitelnej opinii, pobożnych i mających wystarczające wykształcenie, by móc pełnić funkcje liturgiczne, udzielać sakramentów, uczyć katechizmu i zasad moralności. Byli to niezwykle pobożni ludzie, doskonale spełniający powierzoną im rolę, a ich rodziny były przykładem cnót. Pewien podróżnik z owych czasów tak opisuje kapłanów. Są pracowici, nie spoufalają się z ludem, doskonale wypełniają swoje obowiązki i nie słychać o nich jednego złego słowa. Z drugiego małżeństwa Brygidy urodziło się dwóch synów: Tanus i Noe. Jeden z nich został później proboszczem w Beka Kafra. Dzieci z pierwszego małżeństwa Brygidy, wśród nich Józef, zostały powierzeni opiece wuja Taniosa. Nie ma jednak pewności, że opuściły dom rodzinny. Matka musiała się przenieść do domu nowego męża, a poprzedni, jak również zwierzęta i pole, pozostały własnością synów Antuona. Najprawdopodobniej pięcioro braci Maklufów pozostało w domu ojca pod opieką wujca Taniosa. W tych warunkach Józef szybko nauczył się samodzielności i podążania własnymi drogami. Dzieciństwo Szarbela okryte jest trudną do zgłębienia tajemnicą. Wiadomo, że gdy dorósł do odpowiedniego wieku, zaczął uczęszczać do szkoły w wiosce. Starzy Libańczycy nazywali ją szkołą pod dębem. Chłodny cień drzewa na placu przed kościołem. Zastępował szkolną klasę. Nauczycielem był proboszcz, który kijem przywoływał uczniów do porządku. Program nauczania nie wykraczał poza podstawy pisania i czytania w języku arabskim. Podobnie jak w średniowiecznej i renesansowej Europie, podręcznikiem był Psałterz, zwany Tuba, według zwyczaju semickiego od pierwszego słowa psalmu błogosławiony. Psał też napisany był w języku syryjskim, będącym językiem liturgii maronickiej spokrewnionym z aramejskim, językiem Chrystusa. Celem nauczania było przygotowanie chłopców, którzy ukończyli 10 lat, do pełnienia funkcji liturgicznych. Każdego dnia, pisał o Vanutelli. we wszystkich, nawet najmniejszych, kościołach odprawiana jest msza i recytowana liturgia godzin. Ksiądz znajduje zawsze wiernych chętnych uczestniczyć w liturgii godzin, zwłaszcza w nieszporach. W kościele łacińskim miejsca siedzące w chórze ustawiane są przy ścianie, za ołtarzem lub w prezbiterium. U Maronitów ustawiony jest pulpit, lub nawet dwa, na którym leży otwarta księga. Wszyscy stoją wokół i recytują psalmy, lub raczej śpiewają z monotonią, jednolitą, melancholijną intonacją głosów. Maronicka liturgia godzin jest modlitwą hieratycznej wspólnoty, w rozumieniu, że bierze w niej udział wspólnota wiernych pod przewodnictwem swoich kapłanów. Mały Józef rywalizował z rówieśnikami nie tylko o przywilej stania przy pulpicie, ale również o uderzanie w dzwony, co było ulubionym zajęciem nie tylko libańskich chłopców. Znajomość liturgii już we wczesnych latach życia dała podstawy pobożności Szarbela, który przez całe życie zgłębiał tajemnice każdego słowa w tekstach psałterza, bogatego w pisma starożytnych autorów wschodnich. W domu Józef odmawiał wspólnie z rodziną różne modlitwy, a przede wszystkim różaniec. Modlitwy prowadził wuj i starszy brat. Szarbel często proszony był o czytanie fragmentu Ewangelii przeznaczonego na dany dzień. Starsi ludzie, dzięki codziennemu uczestnictwu w liturgii, znali na pamięć znaczną część listów i Ewangelii. Kierowali oni uwagę młodych na święte rytuały, będące podstawowym źródłem ich edukacji religijnej. Józef wkrótce przejął obowiązek pilnowania zwierząt na postwisku. Długie godziny spędzone w otoczeniu natury mogły być okazją do marzeń, rozmyślań i fantazji. Starsi mieszkańcy BK Kafra Wspominali jednak, że preferował lekturę modlitewnika. Były narzeczony Wardę, siostry Józefa, dał następującą ocenę lat młodości Szarbela. Był ostrożny i inteligentny, często dowcipny. Mimo to nie lubił przebywać z grupą rówieśników. Od dziecka był skłonny do kontemplacji i modlitwy, spontanicznie wybierał samotność. W kościele klęczał. Nie rozglądając się dookoła, z powodu jego pobożności, zamiłowania do modlitwy, uczestnictwa we mszy świętej, liturgii godzin i innych ceremoniach liturgicznych, a także pragnienia samotności oraz opinii nieskazitelnego zachowania, rówieśnicy nazywali go świętym. Mieszkańcy wioski opowiadali, że zwykł paść krowę w miejscu odległym o pół godziny od beka kafra. Teren ten był własnością rodziny i zwany był Al-Bahis. Znajdowała się tam grota, w której pasterz mógł schronić się przed upałem. Gdy krowa się nasyciła, Józef szeptał jej do ucha. Odpocznij tutaj, teraz kolej na mnie. Będę odmawiał modlitwy. Z czasem miejsce to zmieniło nazwę na al co znaczy święty. Jak widać, życie pustelnicze zapoczątkowane w młodym wieku stało się drugą naturą Józefa. Dzięki kontaktom z wujami eremitami, których odwiedzał w pobliskiej Kuzaja w świętej dolinie, szybko pojął religijny wymiar samotności. Ojcowie Augustyn i Daniel opowiadali mu o budujących przykładach ojców pustyni, o religijnych tradycjach maronitów, o wytrwałej wierze, której wzorem był papież w Rzymie, a gwarantem jego świątobliwość patriarcha. Być może wujowie mieli nadzieję, że ich ukochany siostrzeniec pewnego dnia pójdzie w ich ślady. Klasztor w Kuzaja był jak gdyby zawieszony w powietrzu ponad doliną. Która łagodnie opadała w formie tarasów. Uprawy pszenicy, winnice i topole czerpały wodę z nachr Kadisza, był to główny klasztor spośród około osiemdziesięciu należących do mnichów świętego Antoniego w Libanie. Przebywało w nim około sześćdziesięciu zakonników i była to najliczniejsza wspólnota. Sanktuarium darzone było szczególną czcią. Wykuty w skale klasztor, otoczony był urwiskami, a na wprost niego widniała wysoka skała. Rozpościerający się z klasztoru widok nieba, nocą świst wiatru i ujadanie szakali, a o północy modlitewne śpiewy zakapturzonych mnichów, tworzyły scenariusz pełen biblijnej doniosłości. U wejścia do klasztoru znajduje się głęboka jaskinia w której przebywał święty Antoni Wielki, ojciec monastycyzmu. Według tradycji przybył on z Egiptu. Do groty przyprowadzano chorych psychicznie i opętanych, niektórych przykuwano do skały łańcuchami. Wielu pielgrzymów spędzało noc w jaskini, dobrowolnie zakuwając się w łańcuchy. W odległości kilku minut od klasztoru znajdowała się grota pokutników. Chronili się w niej mnisi pragnący większych umartwień i bardziej surowego życia, w odosobnieniu i włączności z Bogiem. Na wzgórzu naprzeciw klasztoru znajdowały się pustelnie. W szałasach przyczepionych do skały, które oznaczone były znakiem krzyża, przebywali erymici żyjący wyłącznie ziołami i modlitwą. Jedyne co posiadali to siennik, deskę służącą im za łóżko. Jedno okrycie, kilka książek, krucyfiks oraz narzędzia do pracy w winnicach, z których owoców nigdy nie jadali. Byli to ludzie prości i szczęśliwi, wiedli życie ograniczone do elementarnych potrzeb, pełne głębi i doskonałości. Przyzwyczajenie do dobra i prostoty, nieustanne przebywanie w ciszy, czyniło z tych mężczyzn wieczne dzieci. Nawet gdy ich posiwiałe brody bieliły się jak śnieg pokrywający wysokie szczyty górskie, z życzliwością przyjmowali licznych pielgrzymów, częstowali owocami z terenów uprawianych przez pustelników i krystalicznie czystą wodą z pobliskiego źródła. Jak mawiał Germanos Farhat, Kazaja jest jak księżyc, który wznosi się nad horyzontem Libanu i którego promienie prowadzą za rękę pokutnika. Jej mnisi są światłem ziemi. Oddziały aniołów jej strzegą, a przestrzeń jest zbyt mała, by móc ich ogarnąć. Młody Józef zachwycał się surowym pięknem kuzaja i wsłuchiwał się w opowieści wujów o historii i legendach związanych z klasztorem. W 1542 roku zmarł Junan el Matiri, mnich doskonałej i o czystym sercu, który przez pół wieku żył w samotności, oddając się pokucie. Przez ostatnie cztery lata odżywiał się raz na dwa dni, a w czasie wielkiego postu jadał wyłącznie w soboty i niedzielę. Stosował ostry post od zesłania Ducha Świętego do Bożego Narodzenia. I od objawienia pańskiego do Wielkanocy. Płyny przyjmował tylko w soboty i modlił się całymi dniami i nocami. Podczas Wielkiego Tygodnia odmawiał nie mniej niż 24 tysiące modlitw, a prześcignął go uczeń Hanna, który dodawał kolejne dwa tysiące. Przypisywano mu wiele cudów. Pewnego dnia, gdy wyczerpał się skromny zapas oliwy, Eremita skupił się na modlitwie i spalił garstkę kadzidła. Tymczasem amfora wypełniła się wyśmienitą oliwą. Hanna, zdumiony i przejęty, rzekł Niech będzie pochwalony Pan nasz Jezus Chrystus. On to uczynił cud poprzez ostatniego ze swoich sług. I zabronił mówić o tym komukolwiek, zanim nie opuści on tego świata. Uczniowie El Matriego nie byli w stanie dorównać w cnotach swojemu nauczycielowi. Jeden z uczniów, który spisał jego żywot, mawiał O ja nieszczęsny, jakaż jest moja śmiałość. Pióro odrzuca moją grzeszną rękę, bowiem czytelnik powie Jak to? Tak owocne drzewo wydało twarde i gorzkie owoce? Oto służy nam biograf niegodny. Pewien stary wieśniak z Beka Kafra zapewniał, że dowiedział się od swojego ojca, narzeczonego siostry Józefa, Warde, że święty za młodu dał próbę swojej inteligencji w poezji. Pewnego razu w okolicach Beszari miała miejsce niesłychanie gwałtowna burza. Starzec pamiętał część długiego wiersza, w którym Józef opisał ulewę, która dotknęła wiele miejscowości, począwszy od lasów cedrowych, po wybrzeża Trypolisu oraz reakcje mieszkańców zniszczonych wi wiosek. Styl przywołuje na myśl poetów biblijnych. Beduini obozujący na Dach el Kadib mawiali: Bóg chce dać nam dobrobyt. To radość dla wilka, który porwie owcę i jej jagniątko. Ludzie z Beszari od dawna mawiali: Szukajmy schronienia to przelotna chmura. Ludzie z Bekerke, ci jelenie, ukryli się w Slajman. Ludzie z Beka Kafra bledną. Nie wiemy nic o burzach i wewnętrznych kryzysach w młodości Józefa. Jego życie było jak długa i wąska ścieżka wśród skał pokuty i zapachu górskich cedrów. Drogą tą Podążał samotnie i śmiało, w nieustannym dialogu z Bogiem, opartym na słowach przeżywanych i powtarzanych codziennie w liturgii, wśród ciszy otaczającej go natury. O dialogu tym wiemy niewiele, bowiem lepiej rozmawia się z Bogiem, gdy cichną słowa, a dochodzi do głosu wymowa czynów.